Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się Monster Hunter Stories. Nie Stories, tylko Rise Sunbreak, przepraszam. Pomyślałem o Stories z jakiegoś powodu. Jak widzicie, niestety niewiele nowych rzeczy, jeśli chodzi o nasz ekwipunek. Głównie dlatego, że tak naprawdę niewiele mogłem zrobić. Okazuje się, że w większości wypadków materiały nas trochę dobijają. Oczywiście to nie tak, że... Trochę mi materiały dobijają, ponieważ nie mam wystarczającej ilości. Patrzcie, to trzeba tylko jedno pazurzysko Sinatora zdobyć, więc... Okej, udało się nam to załatwić. Wydawało mi się, że 6 jest potrzebne. To pewnie tamtych drugich miałem 6 i wydawało mi się, że potrzebuję 6. Nie mam materiałów na większość rzeczy, więc niestety zrobiłem tylko parę przedmiotów. Mamy około 660 tysięcy jeszcze na koncie. No musimy pozbierać, będziemy musieli troszkę połazić na misję i albo trafić po prostu na odpowiednie potwory, żeby móc progresować. Szczególnie brakuje mi tych rzeczy z Nabr. To jest bardzo, bardzo irytujące, no ale co mogę z tym zrobić? Niewiele. Dziękuję za twoją pomoc. Teraz możesz zmieniać ruchy wsparcia swojego kompana w dojo kompanów. Na razie możesz zmienić tylko niektóre z nich, ale w przyszłości uzyskasz dostęp do wielu innych. W odpowiednim czasie znów poproszę cię o pomoc, Lipki. Okej, dobra, dojo kompanów. Mówisz, że mogę zmienić ruchy wsparcia. Twoje koleżkoty mogą nauczyć się nowych ruchów wsparcia, zastępując z nimi już znane ruchy, aczkolwiek ruchów wsparcia unikalnych dla wybranego typu wsparcia nie można wymienić. Tak, chcę opuścić samouczek. Zobaczmy, co możemy rzucić Celine w takim razie. Okej, ten jeden mogę zmienić. Co on dawał? Zmniejsza utratę wytrzymałości, gdy koleżko tańczy. Okej. Może bąbelki, nie bardzo, bo mamy tam masę i tak leczących rzeczy, typu ruch zdrowia i zioło uzdrawianie. To jest wystarczające. Coś na potwory. Wypuszcza chmarę bomb w kształcie bączka, które tropią potwory, to jest fajne. I co? Zrobimy to. Zmienimy idź walcz zwycięż na... Ja wiem, że ja teoretycznie potrzebuję wytrzymałości, ale szczerze, jej regeneracja jest u mnie na tak dużym poziomie, że wydaje mi się, że tej zamiana była jak najbardziej słuszna. Zobaczmy jeszcze Mleczusia, co on ma. Banki uzdrowienia też może wymienić. Okej, to widzę, że w większości wypadków, nawet jeśli mam coś do wymiany, a mimo akurat nie mogę, bo ona jest poza tym wszystkim. A co z sekretnymi? Aha, z sekretnymi ruchami wsparcia mogłem im tutaj dać dodatkowe ruchy, jak dobrze pamiętam, tak? Tak jest. A, i tutaj mogę wymienić. Bo to są te sekretne ruchy, które się nauczyli w końcu. Kiro siewający uzdrawiający był po zadaniu potrawi odpowiedniej ilości obrażeń. Wiecie co, wezmę to, bo ona jest kotem, Celine jest kotem leczącym. Więc tak też zrobię. Mleczuś natomiast, on akurat może być... Może to zrobić w ten sposób. Wiecie co, nie będę głosował każdemu z nich, ale część na pewno. Jasu, też sobie weźmie o limit lecząco kończyn. A tam jest jeszcze coś, przepraszam, bo tak zacząłem lecieć z tym. Skrzynia szczęść najmniej mnie chyba interesuje ze wszystkich rzeczy. Miał jemnicy. Nie miał jemnicy. Dojo kompanów. Tutaj miałem przyjść i pamiętam, że miałem wrzucić właśnie dasz jabłko i potwierdzić to. Dobra, to chyba wszystko, póki co. Chyba to wszystko, co miałem do... o czym miałem do pogadania z tym koleżkotem. Możemy lecieć na kolejną misję. No i zobaczmy, cóż nas tutaj będzie czekało. Czy z tych zadań pobocznych. Weźmy sobie to. Oraz małe potwory. I misję poziomu trzeciego. Co nas tutaj jeszcze czeka? Co mamy do wyboru? Gosharak, Anjanat i Tobikadachi. Bariot albo Almudron. Wiecie co? Pójdę na Bariota. Nie wiem, czy to będzie najlepsze, ale to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, co mi najbardziej pasuje w tej chwili. Oczywiście... O, przenieśmy przedmioty właśnie, bo tutaj mamy trochę niepotrzebne śmieci. Znaczy, to nie są do końca śmieci, ale są mi na pewno niepotrzebne. Uzupełnijmy zapasy. Wiecie co? Zacznę brać. Wydaje mi się, że zacznę brać... Zacznę brać te max mikstury. Można tylko dwie, okej. Okay. A co z listą tworzenia? Właśnie, jak robić max mikstury? Co jest potrzebne? No, mandragory. Katalizatory, okej. Okay. A jak zrobić katalizatory? Z miodów i goryczy... Z miodu i goryczków. A jak ja mogę zmienić... ustaw autotworzenie. A, okej, dobra. W ten sposób to było. Tutaj to samo. Ustawmy autotworzenie.
Czy potrzebuję Rock Elby? Nie bardzo, powiedziałbym. Raczej nie jest mi potrzebna ta prawda mikstura, ale max mikstury możemy zrobić. Też chciałbym wytworzyć ich trochę. Możemy tworzyć teoretycznie 4, ale zamiast tak zrobić, możemy też jeszcze rzucić na przykład, powiedzmy, że 111 katalizatorów, bo czemu by nie? Ja mówię, mam masę przedmiotów, z których w ogóle nie korzystam, a powinienem. Zróbmy sobie, nie wiem, 80 max mixtur. Wydaje mi się, że te max mixtury mogą nam się bardzo, bardzo przydać w przyszłości i zacznę je częściej brać właśnie do ekwipunku. Dobra, to oznacza, że będę miał mniej miejsca tutaj, ale mówię, wydaje mi się, że one są... Fuck. Przepraszam. Nie ten przycisk. Zrobię w ten sposób i czy ja mogę to jakoś... przesortować... Tak, dobra, tak jest, spoko. Zapiszmy to sobie jako zestaw przedmiotów. Rejestrując zestaw przedmiotów, można go połączyć z zestawem menu kołowego, następnie zmiana zawartości zestawu przedmiotów spowoduje bla bla. Okej, tak, chcę opuścić samouczek. To jest oczywiście nasz nowy, pierwszy zestaw. Tak. Pamiętacie, jak mówiłem, że ja z wielu mechanik nie korzystam? To jest oto właśnie jedna z nich. Czekajcie, jeszcze raz, chcę posortować swój plecak. Najpierw tak, następnie przejść do zestawu przedmiotów i zarejestrować zestaw. Tak jest. Chcę, że teraz łączyć zestaw menu kołowego i przedmiotów? Nie. Okej, dobra. Mamy to. W porządku, zaktualizowano informację łowcy, cudownie. Dobra, wróćmy nie do pańczyka, tylko chciałem iść do kantyny, gdzie zjemy sobie troszkę. O, to się nazywa nawet kantyna. Mówiłem, że to jest stoisko, to jest kantyna. Dobrze wiedzieć. Ale starał się zapamiętać, że tak to nazywają. Weźmy sobie standardowo zbieracz, tener, powalacz. Tak jest, pum. Oczywiście wszystko wchodzi. Tak, chyba wielkiego zaskoczenia nie ma. I jeszcze jedna rzecz, której prawie zapomniałem zrobić, to jest zmiana sprzętu, zmiana ozdób. A to jest gniazdo furii, okej, to akurat ono mnie nie interesuje jakoś wybitnie. Chciałbym lodoodporność. Tutaj to samo, lodoodporność razy dwa, raz drugi i po raz trzeci, dobra. Mamy to tej okołomysłu, hartu i tak dalej, i tak dalej. Ogarnąłem sobie, jaki sprzęt bym chciał, trochę bardziej. Wiem już, w którą stronę chciałbym iść z tym wszystkim. Widziałem parę fajnych przedmiotów, które, jak mówię, mam nadzieję, że uda nam się wrzucić do naszego ekwipunku, ale potrzebujemy na razie materiałów. Raczej nie powinno być żadnej animacji w tym momencie. Tak też się dzieje. Gosharak, Lagombi i niestety... Znaczy, niestety, no, jeden co jest logiczne, tak? Barot. Przepraszam, Bariot w tym wypadku. O właśnie, dzień dobry. Pozwólcie, że jeszcze troszkę poubijam tych... zapomniałem teraz, jak one się nazywały. To były szlafkozy? Tak? Czy nie tak? Szlafkozy? Tak, szlafkozy. Bo chciałbym z nich trochę materiałów, może jeszcze coś nowego trafimy. A, patrzcie, proszę bardzo, po dwa materiały wypadają z nich. Zdawało mi się, że było tylko po jednym, ale mogę się mylić. Nadal nie mam ogarniętej sensownej trasy duchobaków, bo byliśmy tutaj dosłownie na jednej misji, więc to jeszcze będzie musiało, będziemy musieli to jeszcze trochę, powiedzmy, przerafinować o tyle, o ile w dżungli było to dosyć proste i łatwo udało mi się tę trasę znaleźć. Tak tutaj na razie no jest ona delikatnie mówiąc nie przystosowana jeszcze do moich potrzeb. Tutaj bym poszedł może. Nie bardzo, to mnie nigdzie nie prowadzi. Ja mam jakiegoś kolejnego duchobaka. O, a tam jest pan, z którym mam do pogadania. Ponieważ ich wybiliśmy może ze 3 sztuki do tej pory. I znowu są mi potrzebne z nich materiały, więc... Znaczy, mogą być nam potrzebne, nie mówię, że akurat są. Ale kto wie, co tutaj jest do znalezienia z nich. O, kolejne 3 się rzuciły. Dzień dobry. To były bogi, tak? Dobrze, tak, bogi przez 2G. Dobrze chyba pamiętam. Krysta oczywiście rzuca swoje bomby, które na niewiele się zdadzą, ale... No cóż. Teraz będziemy mieli 4, więc powinniśmy znaleźć wszystkie materiały, które są nam potrzebne, czy które są... Może niedostępne, ale... Ale...
relatywnie łatwe do zdobycia z nich. Zobaczmy, cóż on nam tutaj dadzą. Zaraz będę przechodził oczywiście do tematów, które wam obiecałem ostatnio. Ale najpierw, tak jak mówię, spróbujmy jeszcze przeszukać nieco tę mapę, szukać nieco tę okolicę, okruch Bogiego. My go już znaleźliśmy, dobrze wiedzieć. Tak, ja chyba zobaczyłem muchę w moim pokoju. Akurat jeden z bardziej irytujących rzeczy, kiedy mieszka się w okolicy, gdzie wszystko wam włazi do mieszkania. Nie polecam tego, szczerze mówiąc, trochę. Znaczy, ja lubię to mieszkanie, żeby nie było, ale akurat irytujące jest to, że po prostu mam codziennie tony pająków i innych rzeczy w tym mieszkaniu. I czy chcę tego, czy nie chcę, one po prostu się tutaj pojawiają i istnieją i nie jestem w stanie z tym wygrać w żaden sposób. Chyba znowu rozwaję te... Nie wiem, czy to jest Gnabra, czy nie. Nie, to jest Vespoid. Nie wiem, czy z Vespoidów też mamy wystarczająco materiał. Spróbujmy zebrać ostro skrzydło Vespoida. To nie wygląda aktualnie, jakby tutaj było coś... Jeszcze do zebrania. Tam są jeszcze te dwa maluchy, ale z nich chyba już też mamy wystarczająco materiał. W sumie, wie co? Nie, będziemy rzeczywiście więcej ubijali te małe potworki, ponieważ... Często okazuje się, że właśnie z nich mi brakuje materiału potem. A szczególnie, że teraz mamy początek, to przydałoby się właśnie nieco zebrać. Hornetaury akurat. Chyba z Hornetaurów mamy relatywnie dużo. Dużo przedmiotów. Nadal nie wiem, co do końca robi to błoto tutaj. Nie pamiętam, czy było nam to wspomniane. Nadal nie mam fajnej trasy, co jest bolesne. Tutaj też nie widzę za bardzo jakiejś fajnej. Tego miejsca. To wygląda jak miejsce na klinie, a niestety nie tym razem. Tutaj mamy tylko mandragory. Tylko albarze, że jak spojrzeć. To jest chyba część mapy, w której jeszcze nas nie było. Przepraszam was, ale... Chciałem się podrapać, a nie jest to najłatwiejsze, kiedy próbuję sterować postacią. Tam coś lata i to był akurat Bariot. Nasz kochany. Oj. Tam wyglądały... To wygląda jakby... Tutaj było coś, co by mnie mogło zainteresować. Pleśniokrólik, no proszę, dobra. Fajnie. To mamy już drugie miejsce, gdzie tutaj mamy pleśniokrólika. Będzie znano lokację pleśniokrólika na tej mapie. O, tutaj możemy już spokojnie wbiec. Coś na tym szczycie się znajduje oprócz miodu. Jeden, drugi, trzeci miód. To jest dosyć dobre miejsce, jeśli byśmy chcieli na przykład robić dodatkowe mikstury. Ale niespecjalnie. Oprócz czego niespecjalnie dużo. Żywica pnia, też tutaj są materiały tylko i wyłącznie z punktami. Smoczo jagoda, już nawet tego nie zbieram, bo zaraz mi braknie miejsca w jakimś punku. Nie chcę mieć akurat z tym problemów. Tutaj szybko ślimak, ok. Więcej mandragor, czemu by nie. I mamy jakąś jaskinię i to jeszcze nas nie było w tej jaskini. Rozglądajmy się przede wszystkim po bokach, czy na przykład nie ma przejścia, albo na suficie, czy nie ma jakiegoś przejścia, ale niestety nie. To jest bardzo krótki tunel. I on nas prowadzi... No powiedzcie mi, że to nie wygląda jak z Soulsów. Przecież to jest... Przecież to by... Ta sama mapa to jest jak mapa z Soulsów, no. Uwielbiam ją. W sensie, no uwielbiam ją po swojemu, tak? Ale nadal uwielbiam ją. Zarzućmy tutaj wędką na chwilę. Nie wiem, czy tutaj będziemy mieli jakieś nowe ryby. Koniecznie. Ale... To jest ostrzalnik. Po prostu. Nie, to była ogniopłetwa, okej. Okay. Tak się zastanawiam, czy mam po prostu jakieś tutaj nowe ryby, czy w każdym miejscu już będą te same, bo... Szczerze mówiąc, dawno nie łowiłem, nie interesowałem się tym wybitnie. To był ostrzelnik, okej. Okay. Nie, więc nie bawimy się w to, nie ma to moim zdaniem sensu. Ale... Nie widzę tej opcji, żeby był gdzieś... Gdzieś kliniec. Cały czas pamiętam o tym jednym miejscu, którego miałem sobie wziąć bombeczkowe na nie i nie wziąłem. To niedobrze. Muszę też pomyśleć nad tym, żeby, wiecie co, jedną rzecz sobie zrobimy. Tutaj trzeba przejść do menu kołowego. Chciałbym sobie wrzucić tutaj to naszą max miksturę. Wydaje mi się, że ona będzie akurat rzadziej przydatna. Aktualnie mamy całkiem tutaj wypełnione to miejsce, chociaż w sumie, i co zrobimy inaczej? Mam nieco lepszy pomysł. Menu kołowy, bo teraz tak patrzę na nasze miejsce tutaj.
Spróbujmy przerzucić to w ten sposób. Napój energetyczny. Więc zamienimy go. Tak, na przedmioty zamienimy to miejscami. Okej. Czyli mogę mieć dwie te same rzeczy pod jednym. Znaczy na jednym kole. Przepraszam, tutaj chciałem coś innego wrzucić. Tutaj chciałem wrzucić zwykły prowiant, a tutaj chciałem wrzucić napój energetyczny. To wydaje mi się, że jest całkiem w porządku set. Natomiast pod skrót drugi. Tutaj chciałbym wrzucić jeszcze oprócz dezodorantów. Chciałbym wrzucić. Tam mam oczystkę, mam chyba oczystkę. Ale wrzućmy ją tutaj. Tutaj wrzucimy. Przepraszam, skrót pierwszy. Jeszcze wróćmy na chwilę do skrótu pierwszego. Tutaj przerzućmy sobie max miksturę. Czy to będzie miało sens? Inaczej. Przepraszam, troszkę tutaj pogrzebię przy tym, ale chcę to mieć w miarę dobrze zrobione. Patrzcie, mamy tutaj pierwszą miksturę, drugą miksturę, apteczkę z plusem, mega miksturę naszą, potem mamy max miksturę, oczywiście prowiant przydziałowy i zwykły. Wydaje mi się, że to jest całkiem spoko. Tutaj możemy wrzucić teoretycznie napój energetyczny. Oczystkę mamy tutaj. Czy tutaj coś będzie fajnego do wrzucenia? To miejsce. Myślę. To mamy. Lek ziołowy możemy tutaj wrzucić, co prawda z niego jakoś wybitnie nie korzystam. Czy coś jeszcze? Takich rzeczy. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że raczej niewiele mam tutaj do wrzucenia. Ziarno mocy. Łuki demona. A wrzućmy cokolwiek. Tak, żeby po prostu było na przyszłość. Dobra, chyba jest w porządku. W sensie, no mówię, tam te dwie rzeczy dorzuciłem trochę na siłę, ale chciałem mieć tam to koło wypełnione. Zobaczymy, czy nie zmienię tego w przyszłości jeszcze. Czy tutaj byłem? Byłem, bo to jest tak, to jest tam to miejsce z pleśniokrólikiem. No mówię, trochę zabawy więcej niż w sumie rzeczywistego grania chwilowo. Dlatego, że chciałbym sobie jeszcze pozwiedzać. No i proszę, akurat przyszedł nasz kolega. A, nie zaatakowałem, tylko zebrałem to, no trudno. Co tutaj mamy? O, a dobra, to jest drzewo po prostu powalone. Myślałem, że to jest jakaś ruda albo coś. I znowu wracam w to samo miejsce, czego nie powinienem robić. Tutaj mamy dosyć ciekawe drzewo. Oczywiście przy tym, w tym miejscu już byliśmy. Walczyliśmy tutaj z naszym kolegą na G. Na razie ominę jeszcze tego Bariota, ponieważ nie za bardzo chcę z nim walczyć w tym momencie. Czy coś w tym sektorze 11 jest fajnego? Ta chatka jest interesująca. Ale raczej nie będzie można do niej wejść. Tak, jest całkowicie odgrodzona. Wygląda po prostu jak dodatkowa arena. Oczywiście tutaj też walczyliśmy z naszym panem kolegą na G. Tutaj nie, dobra. Raczej nie widzę opcji tej, żeby stąd gdzieś jeszcze wybrnąć, czy wybiec, czy żeby coś tutaj znaleźć. To jest po prostu taka arena, w której tak naprawdę my jesteśmy trochę zamknięci. Tutaj możemy natomiast wejść. Nie to chciałem zrobić. Tutaj możemy teoretycznie wejść, wskoczyć, zobaczymy, czy stąd coś jeszcze odkryjemy. Oczywiście staram się na razie kierować na północ, ponieważ tam nas nie było za bardzo. Też widzę jeszcze kości. Kości też nam będą potrzebne, ponieważ nie zbierałem ich wybitnie dużo. No, dla mnie póki co to jest najlepsza mapa, która tutaj jest w Sunbreaku. Nie wiem, czy będziecie się ze mną zgadzali, czy nie pod tym kątem. Jestem ciekaw, jakie wy macie odczucia w ogóle wobec map w Rajsie. Czy na przykład wolicie podstawowe mapy, czy może wolicie te z dodatku. Generalnie opowiedzcie mi, jakie są wasze wrażenia na razie, jeśli chodzi o Sunbreaka. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś bugach, które są... Znaczy, możecie też w sumie opowiedzieć o tym, ale zaznaczcie, na jakim sprzęcie gracie, w sensie nie pod kątem specyfikacji, a bardziej czy jest to PC, czy Switch, ponieważ wiem, że na PC-cie Sunbreak nie radzi sobie najlepiej, pod kątem oczywiście bugów. I to jest jeden z... nie zebrałem przedmiotów, które są mi potrzebne. Dobra, wiecie co, wróćmy się potem do obozu jeszcze na chwilę. Tutaj raczej nie widzę bardzo rzeczy, które bym chciał... O nie, dobra, widzę coś fajnego. Mam nadzieję, że to nie będą łzy bestii, ale w sumie
jeden pies. Futro Lagombiego i duża łza, no przynajmniej to futro weszło. Tutaj byliśmy, prawda? Bo to jest ten zjazd, który nam pozwala przebiec kółko i wyjść tamtędy. Chyba tak. Wydaje mi się, że tutaj byliśmy. Jestem tego niemal pewien wręcz. Dobra, bez wybitnych nowych rzeczy. Tak, tutaj byliśmy, bo to jest ta... tu jest to miejsce do łowienia, drugie na tej mapie. Dajcie mi znać, jakie macie po prostu odczucia aktualnie, bo wiem, że Sunbreak nie radzi sobie najlepiej na PC-cie i to jest jeden z niewielu wypadków, gdzie bardzo się cieszę, że kupiłem wersję na Switcha. I powiem wam, że nadal boli mi, jak beznadziejnie, kurde, było zoptymalizowane Stories. Bo Stories, no, przykro mi, ale zobaczcie, jak wygląda Sunbreak, tak? Czy jak wygląda generalnie Rise. To jest gra, która ma znacznie lepszą grafikę, znacznie więcej detali, a działa milion razy płynniej od tego, co dawało nam Stories. Tam spadki klatek były wręcz notoryczne. Optymalizacja tam leżała. No i to samo właśnie w tym momencie jest z, troszeczkę z wersją PC-tową Sunbreaka, tylko że bardziej... Okej, okay, znowu kolejna klejno Lilia, której nie mogę niestety wypełnić. For fuck's sake. No i teraz się nie wespnę oczywiście. A pojedziemy tędy. Spróbujemy to obejść naokoło, objechać naokoło naszym kumpsie. Zresztą i tak musimy się w tę stronę wybrać. Nie tyle może pod kątem optymalizacyjnym, chociaż chyba też parę razy czytałem, że ludziom nie wyrabiają PC-ty, chociaż mówię, to jest też kwestia bardzo subiektywna, no kto wie, z jakiego sprzętu oni korzystają. Tutaj może jest coś ciekawego. Rozglądam, chyba nie. W sumie szedłem tutaj też troszeczkę chyba w inny sposób niż powinienem generalnie. Niestety chyba nie, tutaj nic nie ma, ale jest skrzynia na końcu oczywiście. Już klasycznie, chyba tutaj nawet, tak, chyba nawet tutaj byłem. Po prostu szedłem z drugiej strony. No nic, trochę punktów znaczeń. Albo nie, nie było mnie tutaj. No ale... mniejsza, w każdym razie no skrzynia, nic wybitnego. Jeszcze się rozglądam, na pewno nic tutaj nie ma, na pewno nic tutaj nie ma. To wygląda właśnie jak miejsce, w którym zaryzykowałbym, że mógłby zostać wrzucony kliniec, no ale takie życie najwyraźniej nie tym razem. Co to jest? To tak się świeci, czy to jest po prostu lód? To jest chyba tylko lód. Więc nie wiem, czy do końca to jest kwestia też znowu optymalizacji na PC, czy to może były pojedyncze przypadki, ale wiem, że niestety wersja Sunbreaka na PC jest dużo bardziej zabugowana i są z nią duże problemy. Ja do tej pory, jeśli chodzi o wersję Switchową, nie odczułem, czy nie widziałem żadnych bugów, nie miałem styczności z żadnymi bugami, albo przynajmniej nie z takimi, które bym widział, zauważał, czy odczuwał. Które by mi jakoś tutaj psuły grę, które by mi jakoś niszczyły imersję. Chociaż wydaje mi się, że parę potworów ma znowu dziwne hitboxy, ale to jest coś, do czego się przyzwyczaiłem. Jej też gram ze znacznie wyższym tempem niż większość z graczy. Przynajmniej jeśli mowa o graczach, którzy walczą na przykład długim mieczem, czy mieczem dwuręcznym, czy jakimiś innymi, jakąś inną bronią, która nie napierdziela 30 tysięcy razy na sekundę. Zobaczcie, w ogóle tutaj mamy dosyć dużo takich pojedynczych arm. Mamy 11, tutaj 7 jeszcze na dole. Widzę, chyba to będzie 2, 3, 4. To będzie, zakładam, że 5, jeśli chodzi o numer. Chyba to jest 5. Jeśli chodzi o numer sektora na mapie, więc mamy kolejną jakby arenę. Jest tutaj dużo takich... Teraz pytanie, bo ja mówiłem, że to jest dla mnie jedna z najlepszych map, ale czy ona nie jest troszeczkę monotonna? Jakby te areny są dosyć takie... nie wiem, po prostu jest dużo takich miejsc bardzo odizolowanych. Czy może to jest specyfika tej mapy, czy o to chodziło, czy... Pytanie, czy to się spodoba przede wszystkim fanom, tak? To jest najważniejsze, wydaje mi się. Śmierdziek. O, proszę, zobaczcie, jakie fajne miejsce. Mogę się tam dostać? Nie, przynajmniej nie stąd. Wiecie co, kusi mnie i mam wrażenie, że wiem, jak się tam będzie można dostać, tylko muszę najpierw stąd przebiec w nieco inną stronę. A mianowicie... Tutaj. Tutaj teoretycznie też byłem. Tak, byłem tutaj na pewno. Ale chyba nie zszedłem do tego miejsca.
To jest dosyć kuszące. Zobacz, no mówię, będzie teraz dużo eksploracji tegoż miejsca, bo to jest dla mnie całkowicie nowa mapa, która mi się przede wszystkim jeszcze bardzo podoba. Czekajcie, tam nic nie ma, okej? Okay. To mnie zaprowadzi tutaj. I tu jest kawałek kryształu. Lodowcowa geoda. Urocza niebieska geoda lśni bladym blaskiem księżyca. Opalizująca geoda, siedmiobarwna geoda, mająca się w słońcu. Ciekawe miejsce. Jestem ciekaw, czy te geody będą jakieś bardzo ważne. Do tej pory nie widziałem żadnej, więc... Jest to też nowy przedmiot, to raz, a dwa... Jest to coś... Wydaje mi się, że dosyć fajnego i... Możliwe, że dosyć rzadkiego na tej mapie. Chociaż, no mówię, jeszcze się z nią nie zapoznałem wystarczająco, żeby móc tutaj... rzucać jakieś... większe opinie. Zafuzjum. O, proszę. Patrzcie, co znaleźliśmy. Miejsce na podobóz. O, no proszę. Pierwsze, co prawda dopiero tutaj, ale wiemy już, jaką będziemy mieli misję. I to jest bardzo fajne miejsce na podobóz, ponieważ zaraz tutaj, jak zejdziemy... i patrzcie, nie zauważyłem dopiero teraz... Dopiero teraz, kiedy zebrałem te duchobaki, mamy dziesiąty zapisek z Cytadeli. Fajnie. Dobra, ale... Tak jak mówię, weźmy się na razie, przenieśmy na chwilę na mapę i wróćmy do głównego obozu. Zaraz się oczywiście też najemy, zaraz weźmiemy sobie cały prowiant, bo mówię, zapomniałem o tym. To jest typowy lipek, nic nowego. Dlaczego nie... Aha, no wiem, dlaczego tego nie mogę wziąć. Zastanawiam się, czemu nie mogę go wziąć? Może dlatego, że mam za dużo przedmiotów, co? Możliwe. Pyk. Też przerzućmy rzeczy z sakwy kumpsa. Pięknie, okej. Okay. Nie wiem, czy muszę się za każdym razem najadać. Nie pamiętam teraz, czy muszę za każdym razem mieć dango, kiedy idę do... Chodzę do obozu. Wydaje mi się, że tak. Dobra, trudno, zaryzykujemy na razie bez. Podoba mi się, jaką mamy różnicę pomiędzy wyposażeniem, pomiędzy aktualnie zdatnym do użycia, zdatną do użycia wytrzymałością, a tym, ile możemy jej mieć. Ale mówię, na razie nie chcę tego zajadać, nie ma to dla mnie moim zdaniem sensu. Też nie używam tej wytrzymałości w takiej ilości. I... O! Okej. Okay. To miejsce znalazło się odcięte. To mi zabiło klina. I co, liczę na to, że to się odblokuje z czasem. Możliwe, że to jest celowo z jakiegoś powodu zablokowane. Może tam jest coś, z czego jeszcze nie powinniśmy korzystać, czy czego... O czym się dopiero dowiemy, jak chcę korzystać. Wcześniej Króli pewnie nam teraz ucieknie. W tym trzecim napitku. Jedzeniu. Nie, jeszcze nie uciekł, ale... A więc co, na razie nie będę zajadał więcej, bo mam na razie wystarczająco wytrzymałości. Dobra, przenieśmy się do Bariota. Uciekł nam Lagombi, przyszedł... przyszedł nie Anjana, tylko go... Nie, Anjana chyba akurat. Dobra, a jeszcze tutaj mamy właśnie rzeczkę, którą chyba już podążaliśmy ostatnio. Tak, podążaliśmy ją na pewno. A przejdźmy w takim razie koło zamku, tam jeszcze powinniśmy może znaleźć jakieś dodatkowe rzeczy. Znowu nie wziąłem... Muszę zapamiętać, że muszę wziąć w końcu te beczki. Bo w ogóle tego nie robię, a powinienem. Ze względu właśnie chociażby na te ukryte przedmioty. A cóż tu mamy? O proszę. Znowu, typowo Soulsowa lokacja. No, moi drodzy, nie mogę uniknąć tej porównania do Soulsów, ponieważ to jest po prostu zbyt... Czekajcie. Dobrze, pamiętacie, jak mówiłem, że dobrze, że nie ma tutaj... że nie ma obrażeń od upadku. Powtórzę to jeszcze raz, dobrze, że tutaj nie ma obrażeń od upadku. Ja tu byłem. A, tak, byłem tutaj. A, akurat, znowu. Źle, bursztynowy kill z plusem. Tutaj cały czas znowu mamy te drzwi, które musimy rozwalić. Czy ja mogę to jakoś inaczej rozwalić? No mamy tylko Felvino, to chyba niewiele mi pomoże w tym wypadku. Miał, hał, wysadzimy wszystko w powietrze, no niestety, ale... A nie tym razem, panie kolego. Nie wiem do końca, nawet nie pamiętam do końca, co Felvino robi.
Tak, i to ona pozwalało zejść tutaj. Ja chyba dlatego nie poszedłem nigdy tam na dół. Tą, przepraszam, tak, na sam dół tą lianą. Chyba to można nazwać lianą, czy tym bluszczem, w sumie to jest chyba bluszczem nazwane. Podoba mi się ta czerwona poświata, która tutaj jest. To wygląda troszeczkę jakbyśmy byli właśnie w... Oj, Sakuya. Jakbyśmy byli w okolicy tego Ogos Harak poszedł. Przedł krwisto-pomarańczowy Bishaten, o proszę. Czy ja czegoś nie mam zrobić z krwisto? Czekajcie, wróćcie, zobaczę na misje nasze poboczne. Ja nie mam czegoś do zrobienia z krwisto-pomarańczowym Bishatenem. Los, ulepszenie, wyspy mroźne, Bazarios dla Gombi. Jest, chwytaj, o, okej. Okay. Nie ma, nie sądzę, że... Znaczy, może i bym dał radę? Nie, co, nie zrobię tego, bo trochę nie mam za bardzo na to czasu. Wydaje mi się, że mam za mało czasu, żeby się w to bawić. Cóż tutaj jest? To jest po prostu kolejny fragment. Do niczego nie prowadzi, to jest znowu... Soulsowa lokacja. Najbardziej mi właśnie te schody przypominają Soulsy. Jedynkę. To mi aż za bardzo przypomina Souls 1. O właśnie, jeszcze są ci wybuchowi panowie, z nich też potrzebuję materiałów. Ja po prostu się bawię tutaj w eksterminację wszystkich gatunków na tej mapie czasami. Mam takie wrażenie. Chodź tutaj, maluchu. Wybuchowy. Tirantulo. Tutaj są te kasztanowe nici pirantuli. To chyba akurat nie te nici były mi potrzebne, ja mówiłem o tym ostatnio, ale chyba nie. Tych mocnych pazurów mam wrażenie, że mamy aż nadto. Że mamy ich po prostu nadmiarowe ilości. Esencje z potwora też będziemy chyba ich mieć za dużo w przyszłości. Dobra, no wybierzmy się w końcu na... O, porzucona wieża nie wygląda stabilną. Co jeśli by się zawaliła? To jest dobre pytanie. Ja mam, że to wygląda jak coś, to wygląda jak miejsce, z którego moglibyśmy zrobić skok wiary w Assassinie. O, jeszcze tutaj mamy to. O proszę, jaszczurka. To jest chyba troszkę inna jaszczurka niż te, które widzieliśmy do tej pory. Co ona da? Ona ma, nie jest taka ani... A, okej, dała nam rudę. Chciałem powiedzieć, że nie jest ani taka fioletowa, ani taka brązowa. Myślałem, że ona będzie jakaś inna, ale to chyba tylko było światło, które tutaj na nią padało. Była ona raczej zwykłą, przeciętną jaszczurką. A, co to za miejsce? A gdzie on nas prowadzi? Aha, tutaj. I tutaj już byliśmy, tak, na pewno. Dobra, więc co? Czas na ostatnie użycie pleśnią królika. Nie, jednak jeszcze nie uciekł, okej. Okay. Już użyliśmy 4 przedmiotów, czyżby może w takim razie do 5 razy sztuka? Nie zaprzeczę, to jest całkowicie możliwe. Dobra, i co, zabierajmy się stąd. Trzeba w końcu rzeczywiście usiedlić, znaczy może nie usiedlić, w tym wypadku akurat zabić tegoż Bariota. I akurat Anjana tutaj też przyszedł, więc to jest dobry moment, żeby powitać ich i zobaczyć tę walkę. Kto padnie? Anjanat, co jest akurat... O nie Anjanat. Anjanat dostał obrażenia, ale nie padł. Dobra, więc w takim razie tym Bariotem zróbmy małą niespodziankę i w końcu będę mógł teraz przejść do tematów, o których chciałem pogadać. A mianowicie, mówiłem wam, że prawdopodobnie chciałbym w przyszłości sobie kupić samochód, chciałbym zrobić prawo jazdy w końcu, tak? Bardzo szybko, wiem o tym. Jestem starym dziadem, już w tym momencie dinozaurem troszeczkę, a za szybko zrobiłem uderzenie. Ale w sumie z drugiej strony jakoś bardzo mi na tym nie zależy, żeby zrobić Enchantowi obrażenia. Bardziej mi zależy na materiałach, które mogę z niego zdobyć. Do Bariota jeszcze spróbujemy uderzyć, no ale tak, to właśnie tyle nam dało. Ten ogon jest bardzo, bardzo czuły, co mnie cieszy. Dobra, poszedł sobie. Anjana, on też nie chce jakoś wybitnie bić. Bo... Nie mam po prostu żadnej potrzeby. Materiały, które miałem zdobyć, są tutaj i tak, więc... Możemy stąd lecieć. Chciałbym sobie w przyszłości kupić auto i... Pewnie spodziewajcie się, patrząc na moje... Gdzieś tam podejście do ekologii i tak dalej, że chciałbym sobie kupić auto elektryczne. Ale nie do końca. Mam pewien problem z autami elektrycznymi i
Po części są związane z tym, że to jest wciąż relatywnie nowe i dalekie od doskonałości. To jest nadal bardzo dalekie od doskonałości. Nadal są to relatywnie nowe auta. Z drugiej strony też mówię bardziej to z perspektywy, co by było, gdybym miał kupować teraz auto. Nie wybrałbym paradoksalnie samochodu elektrycznego. Wybrałbym samochód hybrydowy. Dlatego, że po pierwsze, ja nie jeździłbym raczej na duże odległości. Ja praktycznie bardzo mało podróżuję w życiu, jeśli nawet to korzystam z komunikacji miejskiej bądź transportu kolejowego, co jest bardziej opłacalne, bardziej... w sensie też nie przewożę jakichś wielkich ilości rzeczy. To jest ogólnie bardziej ekologiczne i opłacalne. Nie mam jakoś wybitnie daleko, mam dosłownie 20 minut drogi do... na stację kolejową, więc nawet jeśli miałbym jakąś walizkę czy dwie, to nie jest żaden problem dla mnie. Tak więc duże odległości nie są mi potrzebne, a nawet jeśli i musiałbym się tam dostać samochodem, wychodzi po prostu mi bardziej ekologicznie, jeśli poszedłbym w samochód hybrydowy. Chciałem się napić, moja postać nie reaguje ewidentnie na moje prośby. Głupio mi, że tutaj straciłem HP. Ale tu jakby to nie była do końca moja wina. Tutaj mówię tego, że... z drugiej strony pewnie nawet bym się nie zdążył napić, tak bym nie powalił, ale wtedy mógłbym to na siebie zwalić, a moja postać dwa razy zignorowała w ogóle to, że ej, napij się, czyli kazałem się napić. Nie poszedłbym w tym momencie w samochód elektryczny, tak jak mówię, moim zdaniem są jeszcze za mało... Po pierwsze, jest za mało stacji, które oferują, nawet w Wielkiej Brytanii, które oferują ładowanie. Też nie wszystkie ładowarki są takie same. 3. Nie znoszę Tesli. W sensie, jakkolwiek lubię poniekąd Ilona jako osobę, jako twórcę, nie sobie być wynalazcę, bo to jest trochę za dużo, jeśli chodzi o tę osobę. Poniekąd lubię niektóre jego rzeczy, tak? Nie zgadzam się z jego polityką dotyczącą się paru rzeczy związanych znowu z Teslą. I to jest jedna z rzeczy. I jakby ja wiem, są inne samochody elektryczne, ale znowu wracamy tutaj do elementu, o którym mówiłem wcześniej. Nadal uważam je za zbyt mało rozwinięte. Nadal uważam je za zbyt nową technologię w tym momencie. Oczywiście można powiedzieć, że samochody elektryczne są już z nami od lat, bodajże 70. XX wieku, bo chyba wtedy był pierwszy samochód elektryczny stworzony. Chyba to nie był 876, tylko 1976, ale nie jestem pewien, musiałbym jeszcze raz sprawdzić datę. Niemniej, samochody elektryczne jako takie, one dopiero przeżywają swój boom teraz. To jest troszeczkę jak pieska krzywa, która się jakoś tam nazywa. I ona może iść w dwie strony. To jest tak, że na początku jest taki, kiedy jest nowa technologia, coś nowego wchodzi, to na początku jest taki mały bump. Powiedzmy, o ładnie oślepiony tej bariot. Ten znowu nazywa się Bazariosem. Widzicie, to jest to, kiedy masz trzy potwory, których imiona z nimi nie ma identycznie. Kiedy jest nowa technologia, jest taki malutki boom, jest taki malutki jakby zainteresowanie na grafię. O, to chyba był czas i zainteresowanie. Zainteresowanie było na osi Y, a czas na osi X. I na początku jest taki mały bump, gdzie mamy taką małą właśnie... Mamy mały wzgórek, który zawsze się pojawia, kiedy jest nowa technologia. I potem mamy oczywiście to nie jest zawsze adekwatne, tak? To nie jest tak, że każda technologia tym tropem podąża, ale w wielu wypadkach jest to bardzo trafne i wydaje mi się, że w wypadku samochodów elektrycznych również się tak dzieje. Potem jest moment, kiedy nagle technologia zawodzi albo jest na tyle niewystarczająco rozwinięta, że spada nią zainteresowanie po tym pierwszym zachwycie. Bariot mnie będzie tłukł mocno. I znowu ja... Ta moja postać naprawdę w ogóle nie chce mi pomóc dzisiaj ewidentnie. To jest wkurzające. Teraz kupimy użyć tutaj parę ropuchy. Chodź tutaj, no, chodź bariocie. Chodź. Chodź, póki rzuciłem ropuchę. O, dobra, poraziło go. Super.
Ja mogę mu po ogonie walić, byłoby to dla mnie chyba wygodniejsze i mógłbym zadać więcej obrażeń, ponieważ no właśnie, ta głowa jego jest znowu. To jest ten element, że jego głowa jest trochę za wysoko względem tego, co ja, na co ja mogę sobie pozwolić. Plus jego ogon jest akurat dobrym punktem do ataku, ponieważ on swoim ogonem dosyć dużo ataków potrafi rzucić i właśnie to jest jeden z nich. Zwróciłem uwagę, że brakuje mi wytrzymałości dopiero po momencie, kiedy już mnie zaatakował. Znaczy, kiedy się już przygotował do ataku i znowu pierniczyłem. No, czy możesz... Dobra, rzuciłem już dwoma mikstury, ale moja postać co drugie polecenie totalnie olewa. Dlaczego? To mi się do tej pory nie zdarzało. Czy ja coś robię źle? Czy ja może robię... Klikam coś, czego nie powinienem? Okej, tym razem zadziałało, ale no... Co jest? Naprawdę, szczerze, co jest? Mario też nie jest najlepszym potworem, z którym chciałbym walczyć, ponieważ on jest mega szybki, a ja nie lubię szybkich potworów, jak wiecie. Bo to kontruje jedyny mój atut, czyli właśnie szybkość. I wracamy do samochodów znowu. To jest jeden z powodów. Dwa, no, tak jak mówię, na duże odległości jeździłbym mniej. A jak wiemy, większa bateria, gdybym miał mieć całkowicie elektryczny samochód, duża bateria oznacza większą wagę, co się przekłada oczywiście na osiągi, a baterie ważą bardzo, bardzo, bardzo dużo. To jest jeden, nie chcę powiedzieć, że z najcięższych, ale z bardzo ciężkich elementów samochodów elektrycznych. I dzięki temu, że na przykład mógłbym mieć zatankowane... A macie, przepraszam. Ten potwór mnie wkurza. Nie umiem z nim po prostu noż, jak... Po prostu na jaką odległość on jeszcze skoczy? Na jaką odległość on może szarżować? Bo mnie właśnie złapał z drugiego końca... tego jakby... tej areny, tak? On był przy jednym wejściu, przeskoczył mi do tego drugiego i jeszcze za mnie przeleciał dalej. Ja się strasznie boję tej stracić HP na nim, no ale... Dobra, już poszło. Nie wiem, że moja postać się mnie nie słucha dzisiaj. To jest strasznie irytujące, muszę wam przyznać. I mówię, nie wiem, czy to jest moja wina, czy to jest może wina gry, czy co się tu dzieje, ale ewidentnie wydaje polecenie, ej, napij się mikstury, tak? Po czym moja postać, nie, musimy wydać to polecenie jeszcze raz, bo nie ogarniam ewidentnie. Dlaczego ja... Mam wrażenie, że nie robię niczego dodatkowego, nie wykonuję żadnych dodatkowych ruchów, które by miały to spowodować. Mówię, nie zdarzyło mi się to do tej pory. To jest nieco takim szokiem. A czekajcie, tam coś fajnego widzę. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że tam jest coś interesującego. Mianowicie ta jaskinia. I ona nas zaprowadzi. O, proszę. To jest miejsce chyba, w którym jeszcze nie byłem. Nie kojarzę go przynajmniej. Ale... No, może tutaj byłem już i zdobyłem kliniec, bo... To wygląda jak miejsce, w którym właśnie mógłby być kliniec. A... Takowego tutaj nie widzę. Tutaj niby świeci słońce przez jakąś szparę, malutką. Ale nie ma tutaj nic więcej. Dobra, wracamy znowu. Więc dzięki temu, że mógłbym mieć na przykład dużo mniej paliwa zatankowanego, mógłbym ograniczyć tę wagę, bateria byłaby mniejsza, a tak jak mówię, ja jedyną drogę, jaką potrzebuję, to są zazwyczaj krótkie dystanse, na co właśnie samochody elektryczne są idealne. Plus prawdopodobnie kupiłbym bardzo mały ten samochód. W sensie coś w stylu, nie wiem, Nissan Leaf bodajże jest chyba takim relatywnie małym. Oczywiście tutaj znowu mówimy o samochodzie, który jest dosyć stary i też nie ma tej technologii jeszcze najlepszej, hybrydowej, ale chodzi mi o gabaryty. Jeśli mam porównać, chyba Nissan Leaf był właśnie takim malutkim samochodem. Wiecie, no jestem fanem trochę Kia Smart, więc możecie mnie nazwać bezguściem. Ja bym kupił, gdybym chciał tani samochód, a który do którego potrzebowałbym osiągów, no to kupiłbym pewnie Multiple. Ze względu na to, że Multipla była dobrym samochodem, tylko brzydkim. Ale przez to, że była brzydka, ludzie chcieli ją sprzedawać dużo taniej, przez co mogłem sobie kupić użyteczny samochód taniej. I ja mam trochę gdzieś, tak? Ja wiecie, estetyka. Fajnie, ale jeśli potrzebuję samochodu, który jest użytkowy i właśnie to byłoby dla mnie, tym byłby dla mnie samochód, samochodem użytkowym, potrzebnym do czegoś konkretnego, to właśnie poszedłbym osiągi, a nie wygląd. Jeśli chciałbym czegoś dla wyglądu, to po prostu od tego będę miał jakby motocykl w przyszłości prawdopodobnie.
Motocykl jest bardziej do, dla własnej chęci. Też raczej pójdę w... Akurat w wypadku motocyklu... motocykla. Pójdę najprawdopodobniej w pełni w elektrykę, dlatego że one zazwyczaj są raczej niskiej... w sensie mają raczej niski zasięg, a... motocykl byłby mi tylko po to, żeby właśnie znowu dojeżdżać do pracy, tak, czy coś w okresie niezimowym. Ewentualnie jakiś tak, jakbym chciał gdzieś pojechać na jakieś takie, na przykład na jakiś tor go-kartowy i się pobawić trochę dla samej rozrywki, pojeździć po takim torze, bo wiecie, że lubię trochę, może nie adrenalinę, ale chciałbym po prostu kiedyś się pobawić w takie, w coś, ale no, nie wyścigi, ale pojeździć troszkę po takich warunkach, w jakich jeżdżą sportowcy i zobaczyć. Oczywiście to też nie będzie idealne porównanie, bo chwilowo motocykle elektryczne są znacznie... niby mogą rozwinąć prędkość podobną do... motocykle elektryczne będą miały znacznie mniejszą prędkość. Będą miały szybsze, większe przyspieszenie, ponieważ moment... To nie jest moment siły. Torque w języku angielskim ma dwa znaczenia. W zależności od tego, czy mówimy o momencie siły, czy o torque w wypadku... w wypadku samochodów i czy raczej pojazdów generalnie to ma jakąś jeszcze inną nazwę. Wybaczcie, ja będę używał tej słowa moment siły. Zostań przy torque, bo mówię, nie pamiętam, jak się to tłumaczy, a jestem pewien, że to nie jest moment siły w wypadku samochodów i czy pojazdów ogólnie, przepraszam. Staram się znaleźć odpowiednią nomenklaturę tutaj w głowie. Za tym idzie, no chciałbym troszkę po prostu pojeździć, zobaczyć, jak to jest. Oczywiście no, też nie jestem profesjonalistą, raczej myślę trochę o ścigaczu, ale mówię, nie chcę. Bez sensu iść w cokolwiek na benzynę, szczególnie, że benzyna jest też dosyć droga w tym momencie, z różnych względów. Wydaje mi się, że po prostu no, elektryczne samochody czy pojazdy generalnie będą przyszłością, prędzej czy później. Oczywiście nie zawsze i tutaj też, tutaj potrzebowałbym kogoś, kto jest troszkę bardziej obeznany w kontekście na przykład pojazdów, czy nie tylko pojazdów, ale generalnie rzeczy większego kalibru, pokroju dostawczaków, czy vanów, czy nawet tirów, ponieważ wydaje mi się, że tam mamy znacznie lepsze przełożenie benzyny na moc, która musi być dostarczana względem energii elektrycznej. Dlatego też, jeśli dobrze pamiętam, oczywiście możecie mnie poprawić, jeśli wiecie trochę lepiej. Ja to staram się mówić z głowy i nie jestem w 100% pewien swoich słów. To jest coś, co wydaje mi się, że ma miejsce. Bo widziałem pomysły na... Myślałem, że uniknę tego akurat. Widziałem pomysły wrzucenia tirów elektrycznych, ale mówię, wydaje mi się, że... O, 10 minut tylko zostało, okej, muszę się trochę przyspieszyć. Wydaje mi się, że te... tiry elektryczne, czy ciągniki siodłowe, jeśli ktoś woli to nazewnictwo, wydaje mi się, że one mają znacznie lepsze przełożenie w tym momencie z naszą aktualną technologią. Przełączyłem umiejętności przez przypadek. Lepsze przełożenie osiągów, jeśli chodzi o napęd oparty na benzynie, czy na paliwach generalnie, niż w wypadku oparcia tego systemu na mocy pochodzącej z baterii. Oj, jeśli teraz głupio padnę, to jest to moja wina. Na szczęście nie, udało mi się uniknąć. Teczka. Jak on się rzuci? Rzuci się? Nie. Okej, jakimś cudem się nie rzucił. Ciężar, jestem martwy, było też znowu blisko. Okej, teraz kim jest zajęty? Sakują chyba. Wracajmy do bicia go. Ta moja umiejętność kablobaka, która jest moim jakby atutem, jednym z większych atutów, który zadaje dosyć spore obrażenie w wypadku bariota, przepraszam, raczej mniej pozytywną rzeczą, bo ona zajmuje za długo, a on jest zbyt szybkim potworem. Okej, okay. Rzucimy sobie tutaj naszego krzepkoślimaka i od razu sobie, nie powiem o krawa, tylko... Nie o to mi chodziło. Okej, okay, on akurat teraz stanął. Cudownie. Nie to chciałem robić przez cały ten czas. Chciałem tutaj rzucić jeszcze wybuchopuchę. Chodź tutaj, panie kolego.
Moje ulubione. Kiedy akurat potwór odlatuje, gdy go potrzebuję. Już mam jakieś 9-8 minut. Odcinek jest strasznie długi, ale to dobrze. Więc jak mówię, w wypadku tirów to się nie do końca chyba sprawdzi. Plus też nie można iść w ekstremizm i do tego chciałbym zaraz dążyć, ale tak jak mówię, to za moment. Więc dla mnie aktualnie wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem w tym momencie byłby samochód hybrydowy. Zobaczymy, jak będzie za parę lat, czy ta technologia pójdzie do przodu, bo właśnie na początku, tak jak mówiłem, kiedy wchodzi dana technologia, jest ten bump mały, potem to spada i potem znowu. Albo, znaczy są dwie opcje, albo to nigdy już więcej nie powstaje i wydaje mi się, że drugi raz mamy to samo z VR-em na chwilę obecną, ponieważ był ten pierwszy bump był w latach 70-tych bodajże, przynajmniej nie 70-tych, 80-tych, 90-tych i teraz mamy drugi ten bump i wyjątkowo właśnie myślę, że VR nie powstanie już wyżej. Jakby on jest przydatny, ale on... Nie, może inaczej. VR w kontekście growym nie jest aż tak bardzo przydatny, ale VR sam w sobie rozwinął się i przeszedł do troszkę innych zastosowań. Mianowicie na przykład Microsoft wypuścił, co niestety nie jest najlepszym aktualnie produktem. Microsoft to był czy Google? Chyba Microsoft wypuścił takie gogle, które pomagają na przykład osobom, inżynierom, którzy są poza... Są na przykład na danym sajcie u klienta i na przykład nie do końca wiedzą, jak dany problem naprawić, czy muszą się skonsultować z kimś tam bardziej obeznanym. I na przykład do tego one są mega przydatne. Chciałem się narzucić, tak jest. Został chyba powstrzymany tam przez naszego koleżkota. Nie odetniemy mu chyba ogona. Raczej widzę na to małą szansę. Dostajemy bombę leweczkową, nawet nie wiem skąd. Okej. Leży. Musimy się tutaj dobrać do ogona, no niestety nie trafiłem. Chciałem bardziej czułą część, ale trudno. Spróbujmy zrobić jeszcze jedno combo. Tam poszła bombajka błyskowa. Ale o dziwo go trafiła, co jest zaskakujące. Myślałem, że nie... się nie stanie. Tutaj próbujmy dalej po ogonie go tłuc. I jest ogon odcięty, proszę bardzo. Mówiłem wam, że nam się to uda. Nie byłem tego pewien. W pewnym momencie byłem pewien, że nam się to w ogóle nie uda. Chlas Bariota. Jakościowo ogon Bariota pokryty twardymi płytkami jest trudny do usunięcia. No, w sumie to nie był aż tak trudny do usunięcia, jeśli mam być szczery. No i mamy też oczywiście troszkę lepszą szansę na uniknięcie wszelakich ataków od jego ogona, co nie oznacza, że koniecznie mi się uda. Zresztą widzicie teraz kolejne combo, które zawaliłem, kiedy on leżał. Czy tam jest coś jeszcze? Chyba już nic nie ma w tym ogonie, który po prostu leży. Tak, i... dobra, na tym jakby zakończę kwestię tego, co chciałbym wziąć... Jaki samochód bym kupił w tym momencie. Mówię, nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało, ponieważ... to może być tak, że ta technologia pójdzie masakrycznie do przodu i na przykład będzie to zdecydowanie bardziej opłacalne. Mam nadzieję, że tak się stanie, ale na chwilę obecną, mówię, taka jest moja decyzja po... 5 minut, okej. Okay. Po, powiedzmy, przebadaniu rynku... z wiedzą, którą posiadam. Wydaje mi się, że niektórzy idą w zbytni ekstremizm i teraz do tego przejdę. O motocyklu też trochę powiedziałem, ale to jest jeszcze temat, który można było rozwinąć. Wydaje mi się, że dużo firm idzie w taki ekstremizm, bo rządy teraz dodają tam dodatkowe pieniądze, jeśli kupujesz samochód elektryczny, czy tam dają wam zniżkę, czy dofinansowanie, czy cokolwiek. Moim zdaniem to jest największa głupota, jaka w ogóle została zrobiona, dlatego że teraz firmy, które w ogóle nie potrzebują tego typu samochodów... Gdzie on tam poszedł? On się znowu przenosi. Prawda, Bishatena i Anjana tam cudownie. Mam nadzieję, że damy radę to zrobić, bo... Powiem wam, że nie wygląda na to, jakbym dał radę. Będzie przypał, jeśli tego nie zrobię. Będzie mega przypał, jeśli tego nie zrobię. Halo? Możecie mi pomóc? Tutaj ładnie poszło po ogonie. I kto padł? Czy padły dwa potwory? Więc co? Chyba będę go rozwalał. Tak, chyba padły dwa potwory. O, okej. Okay. Chyba tylko raz trafiłem Bariota, ale to nie ma problemu. Spróbuję jeszcze tego Bishatena, tak jest. Dwa potwory na nas padły, co jest mega plusem, oczywiście. Trzy, co jest? Wszystkie trzy potwory tutaj nam padły. Nie tego potwora chcę atakować. Spróbuję atakować właśnie Bariota. Wydaje mi się, że to najbardziej opłacalne pod kątem tego, co nam może to dać. Okej, okay. Fuck.
Powiem wam, że tutaj mi się podoba to, że mamy nagle w Sunbreaku, możemy walczyć jakby trzema potworami naraz, co jest oczywiście pewnie bardziej przypadkiem niż celowym zagraniem. Oj, skończył mi się czas. Tak jest. Mnie tutaj Anjana załatwił. Niedobrze. Powiem wam, że mamy chyba 3 minuty. Dobra, jest. Jest, mamy 3 minuty, musimy go teoretycznie tylko dobić w tym momencie. O nie, ogłuszenie weszło. Jest wymaszowane. Wydaje mi się, że filmy idą w zbytni ekstremizm, ponieważ właśnie przez to, że rząd dały dofinansowanie, to też jest błędem. Nie powinno tak wyglądać. Znaczy, fajnie, że promują to, ale to nie jest... Nie robią tego w dobry sposób. Bo teraz firmy, które nie potrzebują tego typu aut, tego typu samochodów, kupują na po prostu niemiłosierną skalę samochody elektryczne, które, uwaga, uwaga, pierwotnie, jeśli mówimy o samym wyprodukowaniu samochodu, podkreślam, wyprodukowaniu samochodu, mają większy ślad węglowy niż samochody spalinowe, czyli samochody na jakikolwiek rodzaj paliwa. Co za tym idzie, naprawdę te firmy, zamiast przyczyniać się do spadku tej emisji CO2, robią zupełnie odwrotną rzecz i potem mówią: o, zobaczcie, co my jesteśmy ekologiczni, kupujemy samochody elektryczne. To jest no prawda, bo ludzie wymieniają samochody, nie musząc tego w ogóle robić. W sensie te firmy wymieniają samochody, nie musząc w ogóle tego robić. Nie ma takiej potrzeby. To, że wymienić sobie samochód na elektryczny, nie oznacza, że to będzie bardziej ekologiczne ogólnie. Bo może się okazać, że twój samochód był w pełni sprawny, a ty wymieniasz samochód, który jest całkowicie dobry, nowy i zdatny do użytku. Czy relatywnie nowy, zdatny do użytku. I naprawdę zwiększasz ten swój ślad węglowy. Nie masz... Jakbyś używał tego samochodu zamiast tego elektrycznego, to finalnie ten twój ślad węglowy byłby po prostu niższy. I po prostu tak pluję na tę ideę, tak nie znoszę tego pseudoekologizmu w wypadku wielu firm. Furczysko z Bariota. Wysokiej jakości białe furio Bariota, miękkie jak skrzydła aniołów. Krwiowory narząd potwora z silną substancją zamrażającą może pokryć spory obszar lodem. Bo to jest, moi drodzy, hipokryzja. To jest troszeczkę jak Apple z tym, że o, my nie dodajemy teraz ładowarek do telefonu. Po czym również Apple w ogóle nie. Kora z Bariota, kora strasznego Bariota, zaskakująco mocna i wyjątkowo lekka. Po czym również Apple nie pozwala na to, żeby łatwo można było... Ojej, przepraszam. Ojej, to była wpadka. Naprawić ich smartfony. Niemal zmuszając wiele osób do tego, żeby ten smartfon musiał wyrzucić, czy... No tak, no na dobrą sprawę wyrzucić, bo nie opłacałoby się go naprawiać, ze względu na to, jaki koszt naprawy, która tak naprawdę mogłaby być bardzo tania, rzuca Apple. Nie znasz tego typu pseudoekologizmu i bardzo krytykuję tę ideę. Nie mówiąc już o tym, że wiele osób, które jeździ tymi samochodami elektrycznymi, w ogóle nie potrzebuje samochodów elektrycznych. Mogliby korzystać z samochodów hybrydowych. Tak samo te firmy mogłyby zainwestować w samochody hybrydowe. To, co jest fajne, to, że często te firmy, też nie zawsze oczywiście, na przykład stawiają sobie ładowarki do samochodów elektrycznych przy swoich firmach. I zachęcają osoby, które pracują w tych firmach, do tego, żeby zakupiły sobie samochód elektryczny. Tylko znowu, no... Nie róbcie tego, jeśli macie sprawny samochód na paliwo, bo jeśli chcecie być ekologiczni rzeczywiście, to wymiana samochodu nie jest zawsze dobrym rozwiązaniem. Nie jest też dobrym rozwiązaniem, jeśli jeździcie niewystarczająco dużo. Ponieważ... Dlaczego? Znaczy, ponieważ dlaczego? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że powiedzmy, że tutaj jest linia, jaką... która wyznacza to, ile, jaki jest ślad węglowy samochodu elektrycznego. To jest moment produkcji i ona jest nieznacznie, idzie do góry bardzo, bardzo powoli, dlatego że wiadomo, część się zużywają, bateria się zużywa, to też będzie miało wpływ. Ale jest to bardzo, bardzo niewielkie zużycie w porównaniu do samochodu spalinowego. Tylko że samochód spalinowy, powiedzmy, że jest gdzieś tutaj. Oczywiście to nie jest adekwatne. Pamiętajcie, że tutaj przydałaby się lepsza skala, przydałoby się dobry graf. Ale jego zużycie idzie mniej więcej w ten sposób. No i gdzieś jest ten punkt styku. Tylko że ten punkt styku, żeby on się wydarzył, musicie jeździć dosyć sporo. I mówię, nie dość, że wymiana samochodu taka nagła jest idiotyczna,
Absolutnie, jeśli nie musicie tego robić, to tego nie róbcie. Po drugie, jeśli jeździcie mało, też wam się to nie opłaca. I nikomu się to nie opłaca. Nie opłaca się to z perspektywy ekologicznej. I będę o tym mówił, dlatego że ludzie mają po prostu jakieś... Okej, będę używał nieodpowiednich słów. Jeśli jest ktoś młodszy, to może zatkać uszy. Taka idea jest po prostu posrana. Jeśli nie wiecie, co robicie, to tego nie róbcie. I oczywiście, że bardzo tutaj upraszczam całą tematykę samochodów elektrycznych, czy przerzucania się na energię elektryczną, ale po prostu, jeśli chcecie zrobić coś dobrego i to jest coś, co wami kieruje, to pomyślcie, zanim to zrobicie, sprawdźcie źródła, zobaczcie, jak to wygląda w tym momencie. Zobaczcie, od kogo w ogóle to kupujecie, kto jest wytwórcą i jaka jest ich polityka związana z tym, bo jeśli dobrze pamiętam, to albo, teraz nie pamiętam, czy to było Volvo, czy Mercedes, chyba Mercedes jeszcze nie ma samochodów elektrycznych, ale któraś firma, któraś marka, na przykład bierze stare, zużyte akumulatory ze swoich samochodów i używa ich jako ogromnych baterii, dlatego że te akumulatory nadal są zdatne do użytku i nie muszą kończyć jako elektrośmieci. One mogą być ponownie użyte i to jest coś, co uwielbiam, bo nadal one są wykorzystywane. Jak dobrze pamiętam, oni chyba podłączają je jako rzędy baterii, jako po prostu ogromne akumulatory. Chyba tak można to najlepiej określić. Troszeczkę jak macie baterie w laptopach, które mają połączone wiele ogniw. Wiem, że też są ludzie, którzy tworzą cały projekt wokół tego. Te akumulatory oni biorą i podłączają sobie na przykład pod swoje systemy paneli słoneczne i w ten sposób odzyskują dosyć sporo energii. Można. I nie wcale nie trzeba się przerzucać na siłę na samochód elektryczny. Tak jak mówię, uważam, że w tym momencie jest to jeszcze dalekie do odpowiedniego rozwoju, że nie opłaca się to w wielu wypadkach i ludzie niepotrzebnie na to naciskają. Nie mówiąc o tym, że to jest tak głupie, co na przykład robi Wielka Brytania, gdzie oni chyba sugerują, że do 2035 trzeba wymienić wszystkie samochody na elektryczne. To jest absurdalne z perspektywy... to nie jest economy of scale, to jest troszeczkę coś innego. Z perspektywy skali nadal, tylko że nie chciałem użyć tego konkretnego określenia, to nie jest ekonomia skali. Z perspektywy skali, jaka jest tutaj potrzebna, w Wielkiej Brytanii, jeśli dobrze pamiętam, jest około 57-60 milionów ludzi w tym momencie. Jeśli wszyscy mieliby wymienić swoje samochody, których jest pewnie w okolicach, nie wiem, 40-30 milionów, powiedzmy, że 30 milionów to jest pewnie i tak za mało, bo jakbym miał tutaj liczyć te... Powiedzmy o samochodach osobowych. Zacznijmy od samochodów osobowych i tylko i wyłącznie na nich się skupmy. Powiedzmy, że ich jest 30 milionów. Pewnie się mylę, pewnie jest ich więcej. Ale załóżmy 30 milionów. To jest jeden kraj. 30 milionów samochodów. 13 lat. Powiedzmy 15 lat, bo nie pamiętam kiedy to uchwalili. Powiedzmy, że w 2020, pewnie się mylę. Pewnie w 2018 czy coś. Ale dajmy na to 15 lat. 15 lat tak mieli na to. 15 lat na 35 milionów samochodów w jednym kraju. To jest logicznie, przy tego typu technologii, jest to, nie chcę powiedzieć, że niemożliwe, ale jest to zajebiście trudne. To jest absurdalny pomysł. To jest troszeczkę jak pomysł, ja wspieram pomysł usuwania farm futerkowych, żeby nie było. Ale to jest troszeczkę jak z tym, co robią w Polsce, że o, farmy futerkowe muszą się zamknąć w ciągu tam, nie wiem, 3 czy 5 lat, teraz nie pamiętam, co oni tam zrobili. Ale to było tak głupie, bo to jest... Nie można tak nagle odciąć ogromnego sektora ekonomicznego. To jest troszeczkę jakby nagle po prostu wszystkich ludzi w magazynach zastąpiono robotami. To się nie może wydarzyć, bo wprowadzi to ogromne bezrobocie, wprowadzi to ogromne problemy i zaburzy ogromnie ekonomię. Ja nie znam się na ekonomii wystarczająco, żeby być dobrym źródłem informacji, ale wiem wystarczająco, żeby... zasugerować, że jeśli masa ludzi straci pracę, to masa koncernów czy firm straci konsumentów, co spowoduje upadek tych firm, co spowoduje kolejną lawinę bezrobocia, co spowoduje, że będzie jeszcze mniej klientów i to się wszystko zatoczy. Tak po prostu nie można robić, nie można wprowadzać nagłych, ogromnych zmian, bo jest to niemożliwe dla społeczeństwa. I ja nie znoszę ekstremizmu ani w jedną, ani w drugą stronę. Trzeba we wszystkim znaleźć balans i trzeba do tego podejść logicznie. Mówię, nie jestem odpowiednią osobą do tego, żeby powiedzieć wam, co w danym momencie jest idealnym rozwiązaniem. Mogę powiedzieć wam, co ja uważam, co przeczytałem, co zobaczyłem, jaka jest moja opinia w chwili obecnej z moim obecnym stanem wiedzy. Zachęcam was do tego, żebyście sami szukali, zachęcam was do tego, żebyście pomyśleli na własną rękę, zachęcam was do tego, żeby mnie poprawić, jeśli zrobiłem jakiś spory błąd merytoryczny, czy pieprze głupoty, bo to się zdarza.
ale po prostu proszę was, myślcie, kiedy coś robicie. To jest... Zadawajcie pytania. To jest jedna z lepszych rzeczy, którą możecie robić w życiu. Chciałbym tego tematu podejść. Ja wiem, że poruszył go dr Dawid Myśliwiec z kanału Uwaga Naukowi Bełkot, czy Wyłącznie Naukowi Bełkot, czy Przegadana Godzina, w zależności od tego, gdzie chcecie, który kanał z jego kanału oglądacie. Wiem, że on poruszył temat tego, dlaczego, że warto zadawać pytania w materiale, dlaczego dzieci... Nie pamiętam teraz dokładnego tytułu, ale coś, to było coś w stylu, dlaczego dzieci w pewnym momencie przestają pytać. Przestają zadawać pytania. Uważam, że zadawanie pytań jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Jest to jedna z rzeczy, która pozwala nam na rozwój, na rozumienie. Jeśli przestajemy zadawać pytania, mam wrażenie, że zamykamy się w pewnym limbo, w pewnej klatce. Nie podważamy własnych, czy nie próbujemy podważyć własnych opinii, poglądów. A to jest potrzebne. Jakby świat się rozwija, jest coraz więcej nowych odkryć. Rzeczy się zmieniają i w kwestii społecznej, i w kwestii ekonomicznej, i w kwestii politycznej, i w kwestii kulturowej, i w kwestii naukowej. Naukowa, technologiczna... Wie się dobrze, do czego dążę. Trzeba za każdym razem poddawać, może nie za każdym razem, ale trzeba co jakiś czas poddawać swoje podejście, czy swój pogląd pod znak zapytania. Trzeba wiedzieć, kiedy przyznać się do tego, że popełniło się błąd. Trzeba wiedzieć, kiedy przestać, bądź kiedy przyznać komuś rację. Trzeba wiedzieć, kiedy ponownie zadać pytanie. Szczególnie jeśli jest jakaś niepewność. I to też nie tak, że każdy musi być alfą i omegą, ale... Jeśli zależy wam na czymś, czy macie zamiar zrobić jakąś zmianę w swoim życiu, właśnie tak jak na przykład jest to zmiana samochodu, to jest dosyć duża zmiana, jakby na to nie spojrzeć pod kątem na przykład finansowym. Proszę was, po prostu sprawdźcie źródła, poszukajcie, poświęćcie parę dziesiąt godzin nawet na to, bo finalnie będzie miało to lepsze przełożenie na wasze życie, niż jeśli podejmiecie decyzję nagle, a niestety to jest coś, co ludzie robią bardzo, bardzo, bardzo często i nieodpowiedzialnie. Nad czym ja nauczyłem się w miarę panować, chociaż nie zawsze mi to też wychodzi, ponieważ czasami wejdzie mi projekt jakiś w głowę i bardzo chcę go zrobić i jest to troszkę impulsywne i potem nagle dopiero robię rzeczywiście research i to mi się zdarzyło parę razy, że przez to, że zrobiłem research za późno, że zacząłem szukać informacji za późno, koszta projektów wzrosły znacznie i nie mówię tutaj o projekcie z konsolami, bo tamten projekt i tak wiedziałem, że będzie musiał być doinwestowany po części ze względu na brak sprzętu, czy to, że w końcu się przeprowadziłem i mam teraz lepsze miejsce, gdzie mogę te naprawy przeprowadzać, ale są inne projekty, w których rzeczywiście zdarzyło mi się, że okej, mam już prawie wszystko i potem nagle, o kurczę, muszę jeszcze doinwestować coś, jedną czy drugą rzecz, bo okazało się, że nie zrobiłem dokładnego badania, dlatego jakby nauczyć się na swoich błędach, nie zawsze mi to wychodzi i nie mówię, że wam zawsze musi wychodzić, ale proszę was, zwracajcie na to uwagę, bo wiem, że dużo osób tego nie robi. Dziękuję wam za uwagę, to był dosyć długi materiał, ponad godzinny, dosyć trochę porage'owałem, ponarzekałem. Będę miał jeszcze jeden temat na przyszły odcinek, ponieważ tak jak mówię, miałem jeszcze oglądać dzisiaj formułę, więc będzie o czym gadać, myślę. Pewnie mi coś jeszcze wskoczy i widzicie, takie są efekty, kiedy biorę tabletki z kofeiną. Po prostu mam za dużo energii. Dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia moi drodzy, do następnego. Mam nadzieję, że już jutro i na razie.